Siemanko, z tej strony Doman. Zapraszam na recenzję słuchawek dokanałowych Beisus Bowie MA20, czyli budżetowej propozycji z ANC. Trochę modeli tej marki już przerobiliśmy, czy to słuchawek, czy to powerbanków, ale teraz właśnie MA20 w opakowaniu, które bardzo ładnie i schludnie wygląda, nawet jak już otworzymy i spojrzymy na słuchawki tuż po wypakowaniu, to wszystko fajnie zaprezentowane. A we wnętrzu mamy etui wraz ze słuchawkami, poza tym jest taki kartonik, w którym znajdziemy przewód USB-C oraz wymienne wkładki douszne, dokanałowe oraz nakładki. Ponieważ są to słuchawki takie typowo sportowe, więc jest jeszcze dodatkowe wsparcie, w dodatku w kilku rozmiarach, konkretniej w trzech. Dzięki temu możemy dopasować do kształtu naszego ucha te słuchawki, odkładamy te zestawy. Poza tym naklejki, ale Beisus zawsze je dorzuca, plus instrukcja obsługi i gwarancja. Bowie MA20 to teoretycznie słuchawki typowo sportowe, ale dzięki temu, że są minimalistyczne i nie wystają nam jakoś mocno z ucha, to będą się nadawały też do codziennego wykorzystywania. Nie są to słuchawki młoteczkowe, więc no, praktycznie niewidoczne, jak gdzieś do ucha je włożymy. Znaczy niewidoczne, no będą oczywiście widoczne, ale wchodzą dosyć głęboko, więc też nie będą jakoś bardzo wystawać. Jeśli chodzi o wagę, no to obydwie słuchawki ważą około 11 gramów, etui 46 gramów, także to wszystko lekkie, chociaż etui spore. Spore naprawdę. Będzie dużo miejsca zajmować jak na taki gadżet w kieszeni, czy gdzieś tam w torbie lub plecaku, no ale podejrzewam, że może na to wpływać cena tego modelu, która jest stosunkowo niska jak na możliwości. Zacznijmy może od tego etui. Etui, które na górnej ściance jest błyszczące, niestety będzie się rysować, będzie przyjmować kurz, odciski, to jest widoczne. Widoczne jest też logo Beisus tutaj na tej ściance. W tylnych partiach mamy przycisk oraz gniazdo USB-C, a na froncie diodę. Zawias jeszcze w tylnych partiach warto dodać, no całkiem myślę spoko ten zawias, też magnesik, który zamyka nam dobrze i trzyma słuchawki. To etui, trzyma nam etui. Etui jest też, słuchajcie, z ładowaniem bezprzewodowym tutaj Qi, więc no myślę, że taki dodatkowy plusik dla tego całego zestawu. A we wnętrzu dobre oznaczenie lewa, prawa. Dużo, bardzo miejsca na słuchawki. Jak one nam tutaj wskakują, no to spójrzcie, że tu jest naprawdę bardzo dużo przestrzeni, no ale myślę, że i tak, jak już sobie gdzieś tam wyciągniemy te słuchawki, to etui odłożymy i przestanie nam ten wielki stosunkowo gabaryt przeszkadzać. No w sumie, czy przeszkadzać? No można się do tego przyzwyczaić. A teraz przejdźmy do samych słuchawek Bowie MA20. A, jeszcze pod kątem etui to tylko ta górna ścianka jest błyszcząca, bo poza tym już wszędzie etui jest matowe. A same słuchawki? Też mamy tutaj kilka różnych materiałów. Pierwsze jest błyszczące tworzywo od spodu, czyli ten element, który będzie przylegał do naszego ucha. Tutaj mamy oznaczenie lewa, prawa, mamy dziurki, czyli już od razu wiadomo, że jest tutaj dobry, znaczy, że jest tutaj system redukcji szumu, mikrofony do tego właśnie redukowania, do redukowania hałasu, ale też mikrofony po to, żebyśmy mogli sobie swobodnie tutaj rozmawiać. I od spodu widzimy troszkę tutaj tych elementów, czyli piny, czyli oznaczenie w tym przypadku lewa, czyli właśnie kanalik. Jak zdejmiemy sobie nakładkę silikonową, będzie widać zabezpieczony przetwornik dynamiczny 10 mm. No i też jak już sobie założyliśmy nakładkę i było to bardzo szybkie i wygodne, to możemy sobie spokojnie zdjąć też tutaj tę nakładkę ergonomiczną, bo tak ona się nazywa, nakładka ergonomiczna, która też się wygodnie nakłada, ponieważ stosowne takie wyżłobienia mamy na tych słuchawkach i idealne oznaczenie lewa, prawa w kilku miejscach, żeby się nie pomylić i na słuchawce, ale też na tej nakładce ergonomicznej.
no naprawdę szybko możemy te elementy wymieniać, co się naprawdę chwali, dopasowując sobie wtedy do ucha. No i idąc dalej, mamy tutaj też, słuchajcie, płytkę dotykową, płytkę z takim o-ringiem LED-owym, można by rzec, dzięki temu widać, czy słuchawki są w trybie parowania, czy już są sparowane. Na szczęście podczas użytkowania nam to podświetlenie znika i nie będzie przeszkadzać. Tutaj już trochę więcej matowego tworzywa. Słuchawki są naprawdę ładne, ja powiem Wam, że no, prezentują się interesująco i też cały ten system tych ergonomicznych wkładek i tego, że no, generalnie jest to silikon, sprawia, że naprawdę dobrze trzymają się te słuchawki w uszach. Jak będziemy chcieli sobie pobiegać, poćwiczyć, to myślę, że też lekkość tego modelu sprawia, że nie trzeba się martwić o to, że będą nam z ucha wypadać. Też spasowanie tutaj wszystkich materiałów jest na wysokim poziomie. Dzięki temu, że mamy te nakładki ergonomiczne, nie widać łączeń, bo one jakby przełamują nam ten błyszczący plastik z matowym. Fajnie się to naprawdę prezentuje i z bliska, i z dalszej odległości. Dzięki temu, że tak troszkę jest tych odcieni szarości kilka, to coś się na tych słuchawkach dzieje. Też wkładki, nakładki są te dokanałowe z akcentami pomarańczowymi, tak żeby troszkę się to różniło. No wiadomo, wygląd kwestia gustu, ale Bowie MA20 pod kątem designu nie mają się czego wstydzić i nawet myślę, że śmiało mogą konkurować pod tym względem z droższymi słuchawkami. No tylko pewne zastrzeżenia można mieć do gabarytu tego etui. W ramach uzupełnienia jeszcze specyfikacja techniczna, ale już trochę się o tych słuchawkach dowiedzieliście. Jest to konstrukcja dokanałowa TWS, mamy tutaj Bluetooth 5.3 z kodekami SBC-AAC, przetworniki, tak jak już mówiłem, dynamiczne 10 mm, pasmo przenoszenia 20 Hz, 20 kHz. Skoro jest ANC, no to mamy też tryb transparentny. Mamy, słuchajcie, tutaj wodoodporność na poziomie IPX6, więc spokojnie można w deszczu też sobie, nawet jak mocny strumień, biegać, czy ćwiczyć, czy gdzieś się poruszać i się nie martwić o to, że coś nam się z tymi słuchawkami stanie. Jeśli chodzi o akumulator, to warto wiedzieć, że jest całkiem długi czas pracy na baterii tutaj, dochodzący według producenta do 38 godzin nawet po doładowaniach, a na pojedynczym ładowaniu mogą te słuchawki pracować do 8 godzin, ale musi być tutaj małe zastrzeżenie, mała gwiazdka. Ten czas zapewne był mierzony z wyłączonym ANC, gdzieś pewnie na połowie głośności, ponieważ jak mamy cały czas ANC włączone, a ja większość czasu pracowałem na włączonym ANC, no to przekroczenie 5-6 godzin na tak 60-70% jest już niemożliwe. No, do tych 5,5-6 godzin maksymalnie dochodziłem na pojedynczym ładowaniu. No, często doładowywałem sobie też w międzyczasie, ale zrobiłem taki jeden test długodystansowy, że tak powiem, żeby zobaczyć, czy faktycznie 8 godzin, no bo 8 godzin zaskoczony byłem. Czy mogą któreś słuchawki tak pracować? Pewnie bez tych wszystkich dodatkowych funkcji. No ale ANC i tym podobne musimy sobie zmieniać w aplikacji. Mamy też tutaj apkę, którą za chwilę pokażę. Mamy dual channel low latency, ale też ten tryb niskiego opóźnienia w aplikacji sobie możemy uruchomić. Mówiłem o wadze, no, gabaryty stosunkowo minimalistyczne, są słuchawki większe etui. Jeszcze warto wiedzieć, że ten kabelek do ładowania ma około 25 cm. No i myślę, że pod kątem specki to już nam powinno wystarczyć. Aplikacja do Bowie MA20 to uniwersalna apka Beisusa, więc pewnie części osób jest znana. Na głównym ekranie oczywiście możemy sobie wybrać to urządzenie, które chcemy podłączyć, które chcemy skonfigurować. Też od razu widać naszą aktualną lokalizację ze słuchawkami. To może na wypadek zgubienia jest coś, co by się mogło przydać. Ale słuchajcie, wchodzimy sobie w dokładniejsze ustawienia. Mamy od razu informacje o poziomie baterii, zarówno słuchawek lewa, prawa, jak i case'a. Mamy też tutaj możliwość skonfigurowania ANC, czy to będzie po prostu tryb normalny, czyli wszystko wyłączone, wtedy ta pasywna redukcja, czy chcemy skorzystać z trybu transparentnego, czyli słyszeć dźwięki z otoczenia, czy ustawić sobie, jak ma działać ANC. To znaczy, możemy ustawić, czy jesteśmy na zewnątrz, czy jesteśmy w pomieszczeniu, możemy sobie spersonalizować też
9 poziomów tutaj, 10 poziomów tutaj właśnie tej aktywnej redukcji, ale niech będzie, że jesteśmy w trybie ładodzenie, bo jest pewne zastrzeżenie do tej aplikacji, jest strasznie spolszczona, po prostu to jak Bejsus spolszczył te aplikacje, to jest taki translator, ale ja nie wiem w ogóle skąd brane są te tłumaczenia z angielskiego czy z chińskiego, no bo ładodzenie, jesteśmy w trybie ładodzenia, dobra, idziemy dalej. Mamy niskiej latencji. Nie tryb niskiej latencji, tylko niskiej latencji, bo w ogóle też muszę też jeszcze podkreślić, nie wiem czy to mówiłem, iż mamy tutaj stosunkowo niskie opóźnienia, więc filmiki na YouTubie, jakieś tam podcasty możemy spokojnie oglądać i nie ma rozjazdu, ale jak chcemy jeszcze mocniej to obniżyć, no to mamy niskiej latencji właśnie. Poza tym jest też tutaj tryb ekwalizacji, czyli możemy sobie pomiędzy wieloma tutaj żonglować trybikami, albo możemy też sami sobie skonfigurować korektorek. Zobaczcie, jest to bardzo wygodne. Te ustawienia dźwięku można naprawdę fajnie zapisać, więc to tutaj bez problemu nam działa. No i ustawienia gestów, lewa, prawa słuchawka, tutaj decydujemy pomiędzy trzema tak naprawdę gestami, dwa pukaj, długi nacisk i trzy pukaj. No chyba wiecie o co chodzi, prawda? I w już ustawieniach wybieramy sobie co ma tutaj być wywołane w zależności od tego czy dwa pukaj, czy trzy pukaj, czy długi nacisk, który tryb będzie, jaki gest będzie tutaj. Poza tym możemy też sobie sprawdzić naszą aktualną lokalizację, no i jeszcze jakieś tam dokładniejsze ustawienia domyślne i tym podobne. No. Apka jest całkiem rozbudowana, ale kiepsko spuszczona. Bejsus, bądź jak niektórzy wolą, Baseus albo Bejsus, Bowie MA20. To słuchawki, za które przyjdzie nam zapłacić mniej niż 200 zł. Wydawało mi się, że widziałem też gdzieś za 180 zł, że spokojnie można ten model już kupić, co sprawia, że jak na to, że mamy tutaj ANC, naprawdę jest ceną bardzo dobrą i bardzo no, wyważoną, że tak powiem, ponieważ jest i bogaty zestaw, mamy te wszystkie wkładki, nakładki i mamy jakieś naklejeczki, które nam Bejsus dorzuca. No wiadomo, to jest taka pierdoła, ale zawsze bardzo sympatyczna, fajne opakowanie, no i też przede wszystkim dobry produkt pod kątem wizualnym, pod kątem wykonania. To też trzeba podkreślić. No tam z pewnymi zastrzeżeniami, tak jak już wcześniej mówiłem przy okazji omawiania wyglądu. Aczkolwiek, no też muszę powiedzieć coś niecoś na temat codziennej pracy tych słuchawek. Zacznijmy może od tego, jak wypada brzmienie. Brzmienie, które po wypakowaniu od razu jest moim zdaniem trochę zbyt mocno basowe. Oczywiście jest aplikacja, mamy tam wiele trybów predefiniowanych, mamy tam możliwość dopasowania pod siebie też te słuchawki, wtedy tego basu możemy znacznie zdjąć, ale jak ktoś nie korzysta z aplikacji, to musi się nastawić, że od razu po kupnie te słuchawki będą bardziej do muzyki klubowej, elektronicznej, hip-hopu jakiegoś, niż do czystego rocka, czy do jakichś innych gatunków muzycznych. Natomiast możemy sobie spokojnie pod siebie w aplikacji to dopasować. Mimo wszystko, mimo to, że bas nam się tutaj wybija i tak, nawet jak zdejmiemy trochę tych niskich tonów, to są to słuchawki takie bardziej basowe, nastawione na niskie tony, to słuchajcie, środek też jest słyszalny, wysokie tony też jakoś mocno nie będą nam przeszkadzać. Ja nie jestem takim słuchaczem jak Adson, żeby słuchać na maksa, ponieważ jest dla mnie zdecydowanie za głośno, więc pod kątem też maksymalnej głośności dla mnie osobiście te słuchawki są w zupełności wystarczające i nie ma jakichś wielkich zniekształceń, jak chcemy głośniej posłuchać. Też no powiem Wam, że scena jest taka, jak powinna być w słuchawkach w takiej cenie, czyli nie jest jakaś mega szeroka, nie jest tak, że słyszymy masę instrumentów tutaj na tych słuchawkach. Jak mam swoje już od dłuższego czasu LG FN7, no to tam zawsze po przesiadce z takich tańszych słuchawek, jak wkładam je do uszu, no to wtedy słyszę znacznie więcej i ten dźwięk jest bardziej zrównoważony. Natomiast tutaj charakterystyka jest ciepła, to trzeba podkreślić, ale dźwięki się ze sobą nie zlewają, więc do różnych gatunków muzycznych też po zmianie korektora mogą być. Także muzycznie w
cenie do 200 zł, a nawet jakby to była cena do 250 czyli do 300 zł, myślę, że nikt by się na tych słuchawkach nie zawiódł. Do tego dochodzi jeszcze też, słuchajcie, spoko nawet jakość rozmów, no i ANC. ANC, do którego można mieć pewne zastrzeżenia, ale przecież nie da się wykrzesać w takiej cenie ANC jak w słuchawkach za tysiaka, czy jak za 700 zł. O ile ten tryb aktywnej redukcji szumu, jak już sobie uruchomimy ją w aplikacji, możemy też ją skonfigurować, działa naprawdę spoko, ponieważ na siłowni trochę w nich ćwiczyłem i muszę przyznać, że na tych 50-60% bardzo dużo dźwięków z otoczenia do mnie nie dobiegało i dało się spokojnie skupić na tym, co chcemy, na tej muzyce czy na podcaście, bez analizowania otoczenia. Natomiast no mamy też tryb transparentny, co trzeba pochwalić, że możemy w każdej chwili słyszeć jeszcze więcej. Natomiast ta pasywna redukcja, która jest jakby wynikiem konstrukcji tych słuchawek, no już moim zdaniem do niej możemy mieć zastrzeżenia, ponieważ no słyszymy dosyć sporo. Słuchawki nas idealnie same w sobie już po włożeniu do ucha nie odcinają od otoczenia. Mieliśmy ostatnio w testach Irfany R... To były Irfan R2 albo R3, już teraz nie pamiętam, znowu zapominam szybko, dopiero co testowaliśmy, a już szybko mi wyleciało z głowy. W każdym razie testowaliśmy Irfany, które były w podobnej cenie, one nie miały w ogóle redukcji szumu, ale ta pasywna, czyli ta przez konstrukcję spowodowana, była lepsza. To znaczy słyszeliśmy mniej po prostu tylko po włożeniu słuchawek, a tutaj po włożeniu musimy uruchomić to ANC, żeby być bardziej odciętymi od otoczenia. Warto o tym pamiętać, jeżeli ktoś, nie wiem, cichutko sobie słucha, może też gdzieś na takim trybie bez ANC, chce mieć dłuższy czas pracy na baterii, no to wtedy nie jesteśmy tak idealnie odcięci od otoczenia. No ale trzeba było pójść na pewne kompromisy, ponieważ mamy tutaj cenę poniżej 200 zł za te słuchawki. Na tle konkurencji, nie wiem, Creative'ów w podobnej cenie też te Bejsusy naprawdę wypadają spoko. Na tle tych marek, które przerabiamy, a dużo ich przerabiamy, możecie sobie popatrzeć na nasze testy TWS-ów. No muszę powiedzieć, że w cenie do 200 zł naprawdę jest to bardzo, bardzo interesująca propozycja, zwłaszcza dla osób, które dużo się ruszają, ćwiczą, biegają, jeżdżą na rowerze i chcą mieć słuchawki, które będą się dobrze w uszach trzymać, to można śmiało o Bowie MA20 pomyśleć. Jest ANC, jest aplikacja, jest wygodna konstrukcja. A, i jeszcze jest jedna bardzo ważna kwestia, już o tym mówiłem przy okazji aplikacji, czyli to, że raczej nie zdarzy Wam się taka sytuacja, że przez przypadek kliknie Wam się coś na tej płytce dotykowej, bo są to chyba pierwsze słuchawki, jakie testuję, które nie mają pojedynczego kliknięcia. To znaczy, jeżeli chcemy wywołać jakąś funkcję, nie wiem, przewinąć utwór, spauzować, czy cokolwiek zrobić, tam w aplikacji sobie to ustawiamy, musimy kliknąć podwójnie, nie ma tego pojedynczego kliknięcia. No i minusik za to, że nie ma regulacji głośności na tych słuchawkach. Musimy to zrobić z pozycji smartfona. Nie da się też w aplikacji zmienić tego, żeby móc regulować głośność. Po prostu te płytki są pod kątem funkcjonalności ograniczone, ale możemy też wywoływać z drugiej strony asystenta głosowego i po asystencie sobie regulację głośności zmienić. Bejsus Bowie MA20 na kanale Git. Bardzo, bardzo ciekawe słuchawki z interesującymi i przydatnymi dodatkami. Z Wami Doman. Dajcie znać, co myślicie o tym modelu. Może słuchacie, korzystacie ze słuchawek tej marki na co dzień. Może nie z tego modelu, ale z innych, bo naprawdę masę mają różnych na rynku dostępnych. Podzielcie się swoimi opiniami i do zobaczenia. Siemanko. Jest Git.